Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie dwa blisterki z kolekcji Panie FIFA 365 2022, wersja węgierska. Jeszcze nie otwierałem tych produktów, więc zobaczymy jak to wygląda tutaj. Pięć saszetek, dwie karty limitowane. Także zobaczymy czy jest jedna węgierska, czy są dwie, albo w ogóle nie ma. Może jest miks. Wiele osób czeka właśnie aż otworzę produkty, wtedy sobie... Będziecie zamawiać ewentualnie. Mamy pierwszy blisterek i drugi. Wiele osób, właśnie oglądając moje filmy, dowiaduje się z odcinka, co warto kupić, co nie warto, w jakim kraju i tak dalej. No i co? Mamy, moi kochani, w każdym blisterku jedną kartę węgierską. Tutaj jest Houri z Fehevaru i International. To Leon Gorecka z Bayernu. A po drugiej stronie jest Pulisic z Chelsea, i druga karta to również węgierska Ferenci z Debreceni. Czyli jedna węgierska, jak widzicie, jest w takim blisterku i jedna Internacjonal. Zrobimy sobie pojedynek, ale tylko pomiędzy tymi zespołami Internacjonal, czyli Chelsea i Bayern. Bo jak wiecie, drugiej węgierskiej drużyny nie ma w kolekcji, jest tylko Fehewar. No i zaczynamy. Mamy tutaj, może złączymy saszetki, żeby było ciekawiej: Chelsea kontra Bayern. Mamy tutaj Manchester United, dominator Rashford. do tego z Juventusu Kielini, fans favorite. I bazówki: Liverpool, Mane, jest Bayern. Lewandowski wpada. Pierwszy punkcik tutaj na prawą stronę, z Paris Saint-Germain jest Verratti i Palmeiras Danilo. Druga saszetka, mamy Titana Ramosa z Paris Saint-Germain, do tego Harry Kane International Star Anglia. A na bazówkach jest Chelsea, Ben Chuel i mamy remis 1-1. Juventus Szczęsny z Milanu Kier i z Atletico Luis Suarez. Pięknie, moi kochani, mamy rarkę. Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain. Jego sobie damy gdzieś tutaj na boczek. No i patrzymy dalej. Stones, International Star Anglia. Olympiakos Kamara, Manchester City Foden, Shakhtar Solomon i z Realu Cross. Kolejna saszetka. Ante Gamechanger Game Changer Milan z Barcelony Alba Fans favorite A na bazówkach logo Bayernu, więc mamy prowadzenie dla zespołu niemieckiego 2-1. Rapciuk Olympiakos, Olympiakos Bauschalakis i z Ajaxu Schurz. Kolejna saszetka Game Changer Felix z Atletico. Z Realu Marcelo, fans favorite. Na kartach bazowych logo Manchesteru, z Barcelony Griezmann, Boka Cardona i Inter Skriniar. Kolejna karta to Magician Frankie de Jong z Barcelony, Boka Iquierdos, z Manchesteru United Lindelof z Fehevaru z Borusii, Royce z Manchesteru City, De Bruyne. Pozostały nam 4 sztuki po dwie z każdego blisterka. Z Realu Magicen Tony Cross Z Boca Fabra Fans Favorite. Następnie logo Palmeiras, z Paris Saint-Germain Marquinhos. Olimpiakos Massouras i Ajax Blind Magicen Angel Di Maria Paris Saint Germain Jest Chelsea, Azpilicueta fans favorite, więc mamy remis 2 do 2 I teraz karty bazowe Ajax Antony, Manchester United Show I Cavani i Liverpool Alison. No, ciekawe, czy na którą stronę tutaj przeważy Titan Lopez z Olympic Lyon, Casemiro Internacional Star Brazylia i mamy bazówki Lyon Gajmaresz, Inter Logo jest Chelsea Kowacicz i w tym momencie to Chelsea prowadzi szachtar Dentinho. No, i została nam ostatnia saszetka. Czy jeszcze coś tutaj się zmieni? Petriak Game Changer, Fehérvár, Richarlison, International Star Brazylia i karty bazowe Borussia Hummels Chelsea, Ben Chuel. No i mamy rozstrzygnięcie 4-2 dla Chelsea. Z Borusii Reina i Manchester City Ruben Dias. Tak więc moi kochani, jeżeli chodzi o te blisterki węgierskie, to myślę, że też jest dobrze, bo z dwóch kart limitowanych jedna pewna jest węgierska, więc opłaca się, myślę, kupować ten produkt. Dodatkowo jest jedna karta Internacional. Dzisiaj mi wpadł Gorecka i Pulisic, tak więc jestem zadowolony. Ok, to wszystko moi kochani z mojej strony na tym odcinku. Czekam na Wasze opinie. No i co? Dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!